klawiatura, myszka. Większość z nas używa ich niemal codziennie do zabawy lub pracy. Są to sprzęty, które na przestrzeni kilku dziesięcioleci znacznie ewoluowały, a miejscami zatoczyły koło. Dziś zerkniemy sobie, na czym graliśmy dawniej, a na czym gramy dziś. No i sprawdzimy sobie, co w sprzęcie się zmieniło i czy jest to na plus. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Gdy nie tak dawno odezwało się do mnie MSI z pytaniem, czy nie chciałbym zrobić jakiegoś filmu na temat ich klawiatury bądź myszki, zaproponowałem, żebyśmy ugryźli temat w sposób bardziej, można powiedzieć, historyczny, żebyśmy przyjrzeli się temu, jak sprzęt graczy ewoluował przez lata. Co fajne, taki pomysł na film bardzo się im spodobał, dlatego dzisiaj wjeżdżamy z takim materiałem. Zacznijmy sobie od klawiatur. W końcówce lat 80. i początku lat 90. mało kto w domu miał peceta. W niektórych domach gościł jednak poczciwy szarak, czyli komputer Commodore 64. Komoda miała zintegrowaną klawiaturę. Jeśli przyjrzycie się uważnie, układ odbiega znacznie od tego, co znamy dziś. C64, aby ciąć koszty, był wyposażony w klawiaturę membranową, na której nie pisało się i nie grało dobrze, oczywiście w porównaniu do dzisiejszych standardów, jednak wtedy nie klawiatura miała znaczenie, a sam fakt, że taki sprzęt się posiadało. Nikt nawet się nie zastanawiał nad tym, czy mogło się pisać lepiej, czy że klawiatura mogła być podświetlana. W tym samym czasie pecety wykorzystywały często bardzo drogie klawiatury mechaniczne. Miały one zdecydowanie lepszą trwałość niż membranówki, a także miały bardziej nam znajomy układ klawiszy. Tą klawiaturę moi stali widzowie świetnie znają. Jest ona z roku 1991 i posiada przełączniki Shure MX Blue. Pisze się na niej bardzo dobrze, a i przez tak długi czas nie uległa ona żadnej awarii. Co ciekawe, w latach 90. złączem wykorzystywanym do podłączenia klawiatury było 5-pinowe złącze DIN. LEDy? Oczywiście! W klawiaturze znajdziemy 4 LEDy, które odpowiadają za wyświetlanie informacji o włączonym numlocku czy capslocku. Z nadejściem XXI wieku wiele firm porzuciło klawiatury mechaniczne i żeby ciąć koszty produkowano klawiatury membranowe. Dziś klawiatury mechaniczne są znów bardzo popularne wśród graczy. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Model, którym ja mam okazję się bawić przez ostatnie kilka tygodni, to MSI Vigor GK60. Jest to pełna klawiatura z numpadem. Co zabawne, posiada ona przełączniki tej samej firmy co moja retro klawiatura, jednakże w odmianie czerwonej. Myślę, że dzięki temu wyborowi będzie ona mogła działać bez awarii przez lata lub, biorąc przykład z mojej retro klawiatury, przez dziesięciolecia. Ciekawym zabiegiem jest wyszczególnienie klawiszy WSAD poprzez nałożenie na nich metalowych keycapów, dzięki czemu grając w gry nigdy nie mamy wątpliwości, gdzie położyć palce bez odrywania wzroku. Dzisiejsze klawiatury są podłączane do komputera przez USB, co pozwala zastosować wiele dodatkowych funkcji, takich jak sterowanie podświetlaniem wprost z naszego komputera. Skoro o nim mowa, mamy do dyspozycji kolor czerwony oraz kilka predefiniowanych efektów. Możemy dodatkowo sterować ich prędkością i jasnością. Jednak co to za granie na komputerze bez myszki, zapytacie? Otóż, może będzie ciężko wam uwierzyć, ale na początku lat 90. myszki nie były używane do gier. Mysz nie była specjalnie użyteczna w dobie, gdy większość osób używało jeszcze DOS-a. Z biegiem lat sytuacja zaczęła się zmieniać i do pecetów zaczęto podłączać myszki. Gryzonie dawniej były mega proste, posiadały tylko 2 przyciski i nie miały nawet scrolla. Mało tego, były one kulkowe. Kulka w myszce poruszała wałki, które komputer odczytywał jako ruch. Co gorsze, co jakiś czas trzeba było taką kulkę wyciągać, a mysz czyścić w środku, gdyż kurz często dostawał się do jej wnętrza i nie chciała ona działać poprawnie. Złącze wykorzystywane do podłączania pierwszych myszy było to szeregowe RS-232. Z biegiem lat i wejściem graficznych systemów operacyjnych oraz gier 3D potrzeby graczy się zmieniały i tak przykładowo ta rozpoznawalna myszka posiada więcej klawiszy i ciekawy design.
Ma ona 3 przyciski i co ciekawe aż 2 scrolle. Jeden służył do przesuwania w pozycji pionowej, drugi natomiast w poziomej. Myszy były dalej kulkowe. Wyobraźcie sobie, że gracie w CS 1.6, a tu nagle mysz przestaje reagować i musicie ją rozbierać i czyścić. Masakra. Na całe szczęście z biegiem lat kulkę zastąpiono laserem. Mysz, którą testowałem przez ostatni czas, to MSI Clutch. Czy to się czyta Clutch? Clutch GM50. Posiada 6 przycisków i sensor PMW3330, który charakteryzuje się szybkim czasem reakcji i świetną precyzją. Gryzoń obsługuje aż do 7200 dpi, które możemy wybierać przyciskiem pod scrollem. Standardem w dzisiejszych myszach są LEDy, w tym przypadku RGB, którymi możemy sterować z komputera dzięki złączu USB. Do wyboru mamy kilka efektów, które przechodzą przez całe spektrum koloru i takie, które wykorzystują tylko jeden. Wyobraźcie sobie opad szczęki ludzi, gdybyście się mogli z nią cofnąć do lat 90. Peryferia się zmieniły, zobaczcie jak dziwnie wygląda stara mysz przy nowym sprzęcie. O ile powrót klawiatur mechanicznych możemy zaliczyć na plus, tak wydaje mi się, że za gryzoniami z kulką nikt tęsknić nie będzie. A co ty myślisz na ten temat? Moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, że przyjrzeliście się nieco, jeżeli jesteście młodszymi widzami, jak to wyglądało kiedyś, kiedy sprzęty były bardzo stare, na czym się grało. I jeżeli ten film Wam się podobał, to zerknijcie również na inne moje materiały. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.